Witam Państwa. Otóż, proszę Państwa, chciałbym się dzisiaj z Państwem podzielić taką moją prywatną Schadenfreude, czy jak to tam się mówi, odnośnie naszej nieodżałowanej Gazety Wyborczej oczywiście, która po latach wmawiania Polakom, że ten, kto sobie nie daje rady, to jest niedostosowany i sam jest sobie winien, i że wszystko powinno być tak, jak Balcerowicz powiedział. Po latach tego mówienia i tłumaczenia Polakom, że tak ma być i tak, takie są prawidła rynku i inaczej się nie da, teraz, kiedy przyszła ta sytuacja do nich, bo gazeta się nie sprzedaje, i zaczęli oni mówić, że nie, że to jest sprawa ideałów, że oni tu walczą o demokrację i że to nie może tak być, że tylko rynek i rynek, że to jest walka o demokrację. No i dla mnie to jest taka właśnie wielka Schadenfreude, żeby to wszystko oglądać i dobrze się bawię oglądając to i życzę Państwu też dobrego oglądania tego spektaklu żenującego, prawda?